done. Witam wszystkich, ja jestem Misayuki i zapraszam do kolejnego odcinka z serii Zagrajmy w Shadow of the Tomb Raider. Po poprzednim spotkaniu mówiłam, że chyba nie podniosłam jakichś notatek przy stajniach, ale okazało się na mapie, że stajnie były tutaj, a nie tutaj, więc tutaj tak naprawdę jeszcze nie byliśmy. I tak zmierzamy do misji pobocznej, więc proponuję je po drodze sobie wszystkie przeczytać. Możemy ruszać dalej. Tam jest jeszcze ktoś do porozmawiania. Teraz się tam też podejdziemy oczywiście. No co tam? Tu jest. Wiesz, wygląda na to, że Bóg co kilka lat zsyła tutaj katastrofę. Widzę, że trzęsienie ziemi wyrządziło wielkie szkody. Wszystko da się naprawić, jak się ma czas. I materiały. Niestety jednego z tych nam brakuje. Jak nic czasu. No dobrze. No to pierwszy tutaj. O, i nawet jest mapa do zaktualizowania. To najpierw może mapę. Może się jeszcze coś pokaże przy okazji. No, pojawiła się skrzynka. Pojawiły się tutaj rzeczy. Dobrze. Co my tu mamy? Dziennik numer 12. 30 grudnia roku 1603. Lopez wrócił z pobliskiej wioski, prowadząc grupę, która jego zdaniem będzie mu posłuszna i pomoże nam w budowie. W jego zachowaniu było coś dziwnego. Złożyłem to na karb długiej wędrówki przez dżunglę. Tej nocy przyznał jednak, co nie dawało mu spokoju. Przyszli za mną, szepnął. Ci drudzy. Poszedł sobie. Spędziłem bezsenną noc, zamartwiając się, że zbacza w stronę obłędu. No cóż. Dobrze, tu są jakieś graty. I jeszcze wiem, że z tej strony coś powinno być. Proszę bardzo, za koleją. Ale może jeszcze tu z kimś się uda zamienić dwa słowa? Dicen que la hora más oscura es justo antes del amanecer. Luego se Tutaj coś mamy. Klub cudów ulotka. Proszę bardzo. Fascynująca koncepcja. Klub cudów. Poznaj ludzi podzielających twoją wiarę, oddanie i upodobanie do przygód. Zdobądź wspomnienia na całe życie, podróżując wspólnie po całym świecie. To grupa dla chrześcijańskich singli poświęcona pielgrzymkom do świętych miejsc. No ciekawe. Smooth. Po schodach już musiała zejść. O, mamy kolejną flagę. Te lo aseguro. Si se comprueba algo, así será. Pero no me queda claro lo que pasó y quisiera volver a escuchar la historia. Ya le conté lo que hizo esa huérfana. Quiero escuchar la historia de ella, no la suya. Déjeme hablar con ella, linda. ¿Quieres contarme qué fue lo que pasó? No, no quiero. Contéstale, mocosa. No pasa nada. No hay de qué preocuparse. Dime qué pasó. Es obvio que la niña es culpable. No la proteja más. No tomé nada. Solo la estás alterando más. No digas nada más. Bien. Ahora dinos la verdad. ¿Tomaste el dinero de este hombre? No. ¿Vio lo que pasó? Mimi, que se le cayó la billetera. Lo único que hice fue recogerla para entregársela. Pero ya tienes tu dinero, ¿no es así? Sí, pero solo porque yo la atrapé. Conozco a la chica y creo que dice la verdad. Como no se te perdió nada, propongo que todo termine aquí. Nie martw się, ma, następnym razem się uda. Dobrze, to w dalszą drogę. Troszeczkę szmatek. Rozumiem, że tu mamy swego rodzaju szkółkę. Ana i José. Las llamas jóvenes y osadas subieron más y más por la montaña y el aire se iba haciendo cada vez más denso y frío. Justo cuando estaban a punto de llegar a la cima de la montaña, un vendaval helado sopló sobre ellos. Los bigotes les quedaron blancos y los dedos azules. Intentaron resistir, pero la montaña se convirtió en hielo. Resbalaron y cayeron,
en picada al bosque de abajo. ¡Ay, no! ¿Van a estar bien? Ana extendió la mano y agarró a José de la camisa. Se abrazaron con fuerza. Y cada segundo, las copas de los árboles se hacían más grandes debajo de ellos. «Tengo una idea», dijo José. El viento se llevaba sus palabras, así que tuvo que gritar. Y eso que tenía la oreja de Ana a centímetros. «Podemos volar al lago». Y luego señaló una pequeña mota azul del tamaño de un guijarro. «¡Pero las llamas no vuelan!» «Shh!» No fue necesario. José agarró las patas de Ana y formaron una lanza que atravesó el cielo. Ana solo debía girar el cuerpo para cambiar de dirección. El lago de guijarros era del tamaño de una piedra y fue creciendo a medida que se acercaban. «Creo que lo lograremos», gritó Ana. José estaba a punto de responder cuando saltaron al lago. Fueron directo al fondo y luego se impulsaron y nadaron a la superficie. «¡Sí! ¡Sabía que lo lograrían!» ¿Y ahora qué sigue? Tendrá que esperar hasta mañana para escuchar el resto de la historia. Ojej, no nasłuchaliśmy się historyjki, a tutaj nam ucięło zakończenie, no nie wierzę. Okej, okay. Naprawa szkód. Odzyskany dokument. To oficjalny dokument wydany niedawno przez Watykan. Z uwagi na to, że misja ta poniosła wielkie szkody w wyniku niezwykle gwałtownych i zupełnie niespodziewanych wstrząsów wulkanicznych, każdej hiszpańskojęzycznej diecezji przekazano prośbę o przysłanie misjonarzy do odbudowy tego świętego miejsca. No w porządku. Jest to jakiś plan? Rozumiem, że tutaj sobie malują. Okej, skrzyneczka. Pokażcie, co tu macie. Había una vez un ratoncito, lindo y pequeñito. Sacó su naricita para mirar afuerita. El malvado gato lo detectó, a él corrió y lo atrapó. ¡Eso no está bien! ¡Es la única canción que sé! ¡Es muy tonto! ¿No se supone que el ratón se escapa? ¡No lo sé! ¡Yo no lo escribí! ¡Voy yo! ¡Voy yo! Bueno, tu turno. Tin marín de do pingüe. Cúcara macara títere fue. Yo no fui, fue tete. Pégale, pégale al quién fue. De tin marín de do. Za każdym razem jak śpiewają tą rymowankę, napisy się nie pokazują. A tak w ogóle to chyba skakałaś po liniach. Tu sobie zamienimy jeszcze słówko. Masz tu niebyle jaki łuk. Pewnie jesteś myśliwym. Misji przydałby się myśliwy. Przed trzęsieniem zaczęły nękać nas wilki. Nie mogę spuścić tych dzieci z oczu nawet na chwilę. Któregoś dnia widziałam tego małego, jak gonił za wilkiem. Dasz wiarę? Powiedział, że chciały się pobawić. Ha, jakby się spodziewał, że wilki będą się tarzać po ziemi i aportować. No dobrze, czyli wiemy, gdzie są wilki i też są czarne, czyli mamy skóry rzadsze. Jeszcze tam pójdziemy, bo tam nas jeszcze nie było. Mamy tutaj kondora i mamy wilki. Chociaż w sumie wilki były już zaznaczone na mapie w tym miejscu. Dobrze, gdzie te dokumenty jeszcze tu były? O, kolejna flaga. A czy to już jest ostatnia? Esperar a que otro temblor la arregle? Podría funcionar. ¿Y tú podrías? No i tutaj jeszcze można porozmawiać. Ach, niektóre z tych dzieci są takie pełne życia. Potrzebuje wytchnienia. Nie mów siostrom. Mnie samej przydałoby się czasem coś procentowego, ale w misji alkohol jest zakazany. Muszą mi wystarczyć okazjonalne chwile spokoju. Dobrze, nie powiem, że tam podpijacie pod tymi sutannami. W tym miejscu. Dokument opisuje założenie misji. W owym czasie były w tym regionie 4 zaćmienia słońca. W latach 1521, 1538, 1539 i 1543. Hiszpańscy misjonarze odnotowali, że w czasie każdego na terenie misji pojawiała się wizja świętego Jana Apostoła. Na jego cześć w roku 1544 zbudowano tu misję świętego Jana. Jaka fajna ciekawostka. Chociaż zakładam, że nie po tą karteczkę szłam w tym kierunku.
Gdzie mi się to w ogóle pokazuje? Jakoś tak zabawnie troszeczkę. No dobrze. Rozumiem, że będę musiała przejść gdzieś dalszą drogę. O! No cześć! Gdzieś tutaj jest jakaś krypta? Tajemna krypta. Dlaczego tajemna? Skoro Lopez miał z tym coś wspólnego, trzeba będzie wytężyć głowę. To dobra teoria. A co u ciebie? Dowiedziałeś się czegoś przydatnego? Mam ulotkę. 7 kroków bliżej Boga. Kto wie? Może się przyda. Dobrze. Zaczekam tu na ciebie. W porządku. Wszystko pełne. Więcej nie uniosę. Rozumiem, że tak przejść nie mogę. Na górę wskoczyć pewnie się też nie da. Czyli tu pewnie mogę wejść albo z drugiej strony, albo w dalszym ciągu kontynuowania misji fabularnej. Ale chodźmy na tą misję poboczną wreszcie. Tutaj o... wyłączę sobie tego. Przełączę sobie na ten relikt tu. Nie mogę. No nic. Tam jest Johna, czyli tam będzie to ciąg dalszy. To jest cmentarz, tak? Tu może być sporo rzeczy do znalezienia. I tu jeszcze jakaś dodatkowa konwersacja. Ktoś kiedyś powiedział, że jeśli chcesz poznać jakieś miasteczko, musisz zwiedzić miejscowe cmentarze. Nie wiem czemu. Każdy jest taki sam. Niektóre może są bardziej uporządkowane, z równymi rzędami grobów. Albo jak ten, który wygląda naturalniej, bez planu. Rozumiem, że jak się rozejrzę, to może coś ciekawego tutaj znajdę. Bardzo chętnie, zwłaszcza, że ja lubię eksplorować takie... Nie obchodzą mnie żadne skarby. Obchodzi mnie szacunek dla zmarłych. Uważaj, zaraz rzuci na nas uro! Tam jest ta misja poboczna, zaraz tam pójdziemy. O, o, nie ma to jak okradanie grobów. Brawo, Laro. A tu co mamy? Relikt. Obroża niewolnika. Tych obroży używano na pokładzie Nostromo. Zapewne przy przewożeniu schwytanych autochtonów do Hiszpanii na sprzedaż. Ciekawe, jak się tu znalazła. Może czasem lepiej nie wiedzieć. Dobrze, fajnie, bo mamy znowu mapę. Co nam tym razem mapa przedstawi? Co tam mamy? O, jeszcze jeden dokument się pojawił. Przypuszczam, że one będą tam dalej w misji fabularnej, tak jak Johna tam sobie stoi. Także w porządku. Jeszcze tego robaczka. Jeżeli jeszcze cokolwiek tu się znajduje, to podniesiemy i będziemy już. Hijo de nuestra amada Virgen, cuánto deseo que mis hijos y yo podamos parecernos a ti en pureza de corazón, en el amor por Jesús y en devoción hacia su madre María, en ti ponemos. Dobrze. W takim razie. Dobrze. Tu sobie porozmawiamy. No witam. Nazywać mnie wiedźmą. Kto to widział? Co proszę? Jestem zielarką. To haniebnie niedoceniana gałąź nauk medycznych. A babka tego dzieciaka była różdżkarką. Ludzie ignorują rzeczy, które mają tuż przed własnym nosem. Niektórzy boją się wierzyć w coś, czego nie rozumieją. Ha! Gadasz jak Isa. Izabela, ta archeolog, znasz ją? Bystra dziewczyna i dobra badaczka, która nie bała się przyznać, że są rzeczy, których nie wie. To ona zniszczyła ten krzyż, wchodząc na niego. Nie wiem, co jej strzeliło do głowy. Próbowałam ją powstrzymać, ale z jakiegoś powodu była bardzo wzburzona, wściekła, a przy tym rozżalona. Wiesz, gdzie ona teraz jest? Szukam jej. Nie wiem. Kiedy krzyż pękł, zaczęła uciekać, ale nie widziałam, w którą stronę. Wiedziałam, że w takim stanie lepiej nie wchodzić jej w drogę. Przepraszam. Nie szkodzi. Dzięki tobie wiem więcej niż wcześniej. Potrzebujesz pomocy z krzyżem?
Owszem, ale najpierw musisz wygonić stąd te dzieciaki, żeby nic im się nie stało, kiedy zaczniemy pracować. Ten ślepy oszust naopowiadał im bzdury o jakimś skarbie i myślą, że zamierzam go ukraść. Porozmawiam z nimi. No dobra, to co wy tu macie, młodzi? Ej, idź sobie stąd! To nasz skarb! Robi się późno. Może przełożycie poszukiwania na jutro? Nigdzie nie pójdziemy, dopóki go nie znajdziemy. Jak trzeba, będziemy tu spać. O, mam nadzieję, że to nie będzie konieczne. Mogę wam jakoś pomóc? Nie dostaniesz naszego skarbu. Manu mówił, że będziemy mogli go zatrzymać, jak go znajdziemy. Szkoda. Siostry powiedziały mi, że umiecie się dzielić. A ja wiem naprawdę dużo o szukaniu skarbów. Czy ty znasz siostry? Może na nas donieść? Jeśli tego nie zrobicie, ja tym bardziej. Też mam sekret. Jestem Lara Croft, dzielna poszukiwaczka przygód. Ej! Nikomu nie powiemy. Możesz nam pomóc. Jeśli znajdziesz skarb, podzielimy się pół na pół. Umowa stoi. Czego potrzebujecie? Manu mówił, żeby rozwiązać zagadkę, by znaleźć skarb. Umiesz rozwiązywać zagadki? Jestem ekspertką. Mów, o co chodzi. Proszę, zabierz moje zaopatrzenie. Kiedy niebo płacze, mam jedzenie. Jeśli zachoruję, wioskę czeka zniszczenie. Kim ja jestem? Zabierz moje zaopatrzenie, kiedy wioska choruje. Czyli jakieś źródło jedzenia bądź picia. No brzmi troszkę jak studnia w sumie. Tu jest jakaś studnia. Coś tam jest. Oj. Wygląda na to, że coś tu jest. Złoto głupców i biżuteria kostiumowa. Dzieciaki będą zachwycone. No to fajnie, udało się dosyć sprawnie. W pierwszej chwili myślałam, że chodzi może o rzekę albo o deszcz, no ale z deszczu tak ciężko tak w każdej chwili pozyskać cokolwiek. Jak, znalazłaś coś? Jasne, patrzcie na to. Jesteśmy bogaci. Chwila. Powiedzieliśmy, że dzielimy się porówno, więc... O nie, przecież nie mogę przyjąć od was żadnych skarbów. Mówisz serio? Jak najbardziej. Jak tylko cię zobaczyłem, to wiedziałem. Jesteś prawdziwą bohaterką. Proszę, to drobiazg. Każdy rozsądny zrobiłby to samo na moim miejscu. Dzięki, że znalazłaś skarb. Zaraz pokażemy go Manu. Nie wiem, jak pozbyłaś się Diego i reszty tych dzieciaków, ale cieszę się, że już ich nie ma. Teraz możemy zabrać się do pracy. No to hop. Od czego zaczynamy? Chodź tędy. Dzięki za pomoc. Mam nadzieję, że znajdziesz Isę. Martwię się o nią. Chciałabym wiedzieć, dlaczego Izabela próbowała wejść na krzyż. Może ten krzyż pomoże ci ustalić, dokąd poszła Isa. Ha. No dobrze. Tu jest jakaś inskrypcja. Popatrz przeze mnie, by odnaleźć drogę. O. A w którą stronę? Tam chyba nie mogę iść tam dalej. No nie, w tą stronę się nie da. Może w drugą. O. Tam widać kolejny krzyż. Czy to będzie jakaś droga, że każdy następny będzie wskazywał kolejny? No dobrze. Czyli rozumiem, że powinno być tam. No dobra, to chodźmy. Chodźmy. Ale jak mam tam wejść zobaczyć, co ten krzyż pokazuje? Jest tu jakiś w okolicy kolejny? Tutaj jest jakiś. Tam jest następny krzyż. A, no to jednak. A tam jest następny. Rozumiem, że to o ten chodzi?
esa que te pedí? Aún estoy buscando. ¿No es esa de ahí? Prosto nam to wskazuje, gdzieś tam. Ale tutaj już nie ma bardzo krzyża. Na co wskazujesz ty tutaj? W tym zmylaczu ty. Właściwie to nie bardzo na tamten, czy jest... O, tam jest jeszcze jeden. Może w tamtą stronę. Ty mnie mylisz. Prowadzisz mnie na jakąś figurę i ścianę. Widzę kolejny. Aha. Ale nie chcę włączać wskazówek. Tylko ty to tak niewiele pokazujesz. W tamtą stronę? Czy może w tą? Właściwie to ten wskazuje na ten krzyż tutaj. I zastanawiam się. Nie chcę włączać. Czy zaraz? A gdzieś tam dalej jest jakiś? Zobaczę, co tu widać i najwyżej pobiegniemy w tamtą stronę, tak jak pokazał ten krzywy taki jeden, bo to chyba nie w tą stronę. A nie, tu też jest jakiś, zobaczcie. To one tak mniej więcej wskazują właściwie, w którą stronę trzeba iść. To wygląda, jakby można było tu wskoczyć. Tylko pewnie tak na pewno śmierć. O, jest kolejny. Dobrze. Czyli zakładam, że idę w dobrą... O, tutaj. W dobrą stronę. Nie chcę naciskać pomocy, ale tak strasznie kusi. Taki odruch bezwarunkowy to jest praktycznie. Dobrze, podnieśmy to, co jeszcze po drodze. Laro, podnieśmy to, co jeszcze. Dokładnie. Wyblakłe pismo zwój. Tusz jest bardzo wyblakły. Trudno cokolwiek odczytać. Dzikusy, oburzająca, zdrada. I to nie jest pergamin, to coś grubszego. Zwierzęca skóra, a może ludzka? Ew. Z prywatnych zasobów Lary. Ludzka skóra, jakby ktoś potrzebował. Wszystko pełne, więcej nie uniosę. Wygląda na to, że coś tu jest. Czy tutaj są te wilki? Jestem tak na pograniczu z nimi, tak? Mądzie. Oj, dźwięk był opóźniony. Jeszcze jakiś tam jest? Widzę na pewno, że tam coś błyszczy i widzę kolejny krzyż. Będzie trzeba się tam wspinać? Chodzić do groty? Może tam się rozwala ścianę. Ale jeszcze wejdźmy sobie tu do tych lisów. Moja siostra znowu mi da znać, że brałam się za biedne zwierzęta, których niekoniecznie musiałam zabijać. Ale patrzcie, ktoś tu był przede mną. Ja nie zabiłam wszystkich. No, jeszcze tu. I może rozejrzymy się po tej jaskini tutaj. Całkiem ładnie wygląda. Ogólnie tu chyba można przejść na drugą stronę. A nie, nie można. To tylko światło. Dobrze. A nie, coś tu mamy? Złoto. Super. Będzie można sprzedać w sklepie. Nie żebyśmy narzekali na niedostatek czy coś, ale spoko. Papieski. No sorki. Tak wyszło. Zaraz. Mogę to popchnąć. Było szybciutkie cięcie. Nienawidzę Windowsa 10. Z informacjami o aktualizacjach. Udało się. O, nawet nie do popsucia, tylko do podniesienia ta ściana była. Dobrze, chodźmy dalej. Halo? Poczytajmy sobie jeszcze tego wybrańca. Kiedy pierwszy raz ujrzałem Angela de la Cruza, wiedziałem, że to wartościowy człowiek. Kiedy przemówił, zadrżało mi serce. Drżenie trwało jeszcze wiele dni po jego pierwszym kazaniu.
Tego wieczoru sam Bóg kazał mi udowodnić, że jestem wybrańcem. Nazajutrz rano wyruszyłem dowieść swojej wartości. Widzę, że był przekonany co do swojej wyjątkowości. Tutaj to chyba tylko w dół. Halo, 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 echo. Jakoś rzadko to echo. Aha, widzę drogę powrotną, tak? Dobrze. Laro, latarkę poproszę. Panie Darku. Może Izabela! Być zielone. Jesteś tam? Nie mam na to... Izabela! Jestem zaraz za tobą. No to znalazłam tą z fochem chyba. Hop. Pewnie nie umiała wskakiwać do wody, tak jak Lara potrafi. I ostatni raz. Okej. Okay. Coś jeszcze tu będzie pod wodą? Nie wygląda. O, jest. Dobrze, to wiesz co, to poczekaj, bo boję się, że jak z tobą porozmawiam, to jeszcze nie uda mi się odkryć różnych rzeczy, a to jest chyba krypta. A poleż sobie tam. Fajnie to wygląda, ona tam taka, nie wiem, odpoczywa albo sobie krzywdę zrobiła. O, dzięki Bogu. Nowy sprzęt. No to pa! Wreszcie możemy sobie wytworzyć kolejną część ubrania. No tam jeszcze coś jest. Może uda się skompletować coś fajnego na kolejny odcinek? Co ta Quechua? Obych łaskar wiedział o obu krainach zmarłych tyle, by mógł nas prowadzić, jeśli trafimy do którejkolwiek z nich. No. I taki sympatyczny tekst. Ciekawe ogólnie, którą... Oj. Nic tutaj nie zaszło. Ogólnie, w którą stronę będziemy musiały iść, żeby się stąd wydostać? Dziennik wierzącego. W ramach przygotowań do ostatecznej próby zacząłem zwiedzać krypty i grobowce w pobliżu misji. To wymagające i niebezpieczne ćwiczenie. I powoli nabieram wprawy. Mam szybszy refleks, jestem silniejszy i odnoszę wrażenie, że lepiej widzę w ciemności. Wiem, że są inni, którzy próbują dowieść swojej wartości przed bratem de la Cruzem, ale mnie nie pokonają. Cóż za pewność siebie. Rozumiem, że to mogę rozwalić. Nie mogę? Byłam przekonana, że mogę. Co my tu mamy? Jakieś buteleczki, trochę jadeitu. Halo, wypuśćcie mnie, wypuśćcie mnie, wypuśćcie nas. W porządku, to jeszcze tu było przejście. Ciekawe, czy z Izabelą będę musiała ogólnie iść razem, czy będzie taki krótki filmik. I się znajdziemy od razu w miejscu, do którego potrzebujemy iść. Fajna muzyka. Oj, czy to jesteś ty, ten odważny? Pycha. Nie byłem godzien. Wybaczcie mi pychę. Co ty masz? Myślałam, że miał przestrzeloną... Ma przestrzeloną czaszkę, tak? Albo uderzoną. A nie, nie ma. Myślałam, że ma tu dziurę. Okej. Okay. Czyżby to miała być droga powrotna? Ciężko w sumie określić. No dobrze, porozmawiam z nią, bo pewnie już tam tęskni i pomyślała, że ją jednak porzuciliśmy. A byłoby szkoda. Takie ma ładne imię. Idę do ciebie. Wygląda
Jakby się zombie zbliżało do kopyty siedzącej przy ognisku. O, nareszcie ktoś mnie odnalazł. No to masz. A tutaj jesteś. Tak. Kim jesteś? Guillermo prosił, żebym cię odszukała. Martwi się. Ach, biedny Guillermo. Pewnie jego też dręczy poczucie winy. Chyba oboje mieliśmy rację. Była tam ukryta krypta, a ja zbyt dużo oczekiwałam co do jej zawartości. Jak zrobiłaś sobie krzywdę? Wisiałam na linie, gdy zatrzęsła się ziemia. Rzuciło mną o ścianę, lina się zerwała i zaliczyłam twarde lądowanie w wodzie. Chyba złamałam kostkę. Muszę wrócić po pomoc, żeby cię wyciągnąć. Trzeba kilku osób. Z czego się tak cieszysz? Czy jedną z nich mogła być Sara? Chcę zobaczyć jej minę, gdy będzie musiała przyznać, że jedna z niezwykłych opowieści Manu okazała się prawdą. Zasugeruję to, Guillermo. Nie sądzę, bym mogła wydostać się tą samą drogą. Trzeba poszukać innych opcji. Za chwilę wracam. To ja tu sobie poczekam. No dobrze, to ty sobie tu poczekaj, a ja przyprowadzę kogoś, żeby cię stąd wydłubali. Czy oni mówili, kiedy nas zaginęła? To było dzień wcześniej, może? Może jeszcze wcześniej? No dobrze, w każdym razie cieszę się, że idziemy dalej sami, bo już wyobrażam sobie to kuśtykanie ze sobą ze złamaną kostką. Hopa! Super, za pierwszym razem. Laro, czy to byłaś ty? To byłam ja, nie przejmuj się. Ups. Muszę być na dobrej drodze. Powietrze jest coraz tam świeższe. Nie drocz się ze mną. Spędziłam noc w krypcie. Kto się z tobą droczy? Gdzie jesteś w ogóle? Widać cię stąd? Widać ją tutaj pod spodem. To znaczy ja jej nie widzę, ale wiem, że tam siedzi przy tym ognisku. Bo... O, jest. Patrz. Widzę pułapka. Spoko. Dobrze idzie. Przedłużą nam się troszeczkę ten odcinek, ale jak już wyjdziemy, skończymy tą misję, to będzie tyle na dzisiaj, tak myślę. Jakie? A tu coś... A tu leży pułapka. A da się to aktywować zanim w to wdepnę? Owszem, da się. Ha! Widzieliście? Widzieliście to? Ha, 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 ha. Ciekawe, gdzie będzie kolejna. A tu co to za jakieś oczko takie? Tam jest jakiś tekst. To skoro tak... O! Łatwiej niż myślałam. Demony. Teraz wiem, że nie jestem wybrańcem. Obawiam się, że naraziłem życie brata de la Cruza i sióstr z misji. Nie wiedzą, że w wydrążonej ziemi wokół misji mieszkają demony. Okrutne, syczące stworzenia z zakręconymi pazurami i zarzuconymi oczami. Przyszedłem tu usunąć je ze świata w imię Angela de la Cruza, by zyskać jego względy i zasiąść u jego boku. Ale zawiodłem. Nie mogłem powstrzymać tego zła, które teraz się wydostało. A ostrzeżenie przed nim zostanie tu wraz ze mną. Czy on mówił o tych tubylcach, którzy tutaj ze mną regularnie walczą? Dobrze. Ogólnie to miejsce jest całkiem sympatyczne. Fajnie wygląda i w ogóle... Izabelo, widzę światło. Zaraz będziesz mogła stąd wyjść. Jesteś niesamowita. Tak bardzo ci dziękuję. Rozumiem, że ona znowu tam jest dosyć niedaleko, że mogę ją słyszeć tak wyraźnie. Okej. O. Proszę bardzo. Boom. Ach, no i jest to wyjście, którym tu przyszliśmy. Wyjście, wejścia. Ale to chyba w tą stronę bym musiała. Ciekawe, czy doskoczę. Doskoczyła.
No, w górę. No, już myślałam, że się zacięła. Tamtym przyszłam, więc tędy zakładam i jest droga do wyjścia. Wróć do Gulimaro. Nie zdążyłam doczytać, a nie pamiętam, jak miał na imię. No nieważne, ale zaraz tam będziemy. Powiem mu, gdzie zaginęła ta jego dziewczyna. Niestety zrobiła sobie kuku. Sama nie wróci. Nie widzę wilków. Zakładam, że one się respawnują z czasem. Chociaż nie wiem odnośnie tego jaguara, co tam był, bo jeszcze się nie zrespawnował, odkąd byłam. O, to są skróty, tak? Wiedziałam, że był tu gdzieś skrót. Dobrze, mój drogi. Przybywa wycieczka. No cześć, no to mam ją. Powiedz, że nic jej nie jest. Wszystko gra, tylko złamała kostkę, więc trzeba będzie po nią iść. Nie zamierzam się tobą dłużej wyręczać. Zresztą Sara mówiła, że masz ważną sprawę do załatwienia. Pozwól, żeby zajęli się tym przyjaciele Isy. Będą potrzebni ludzie i Lina, żeby ją wyciągnąć. Zbiorę ekipę. Gdzie ona dokładnie jest? Idź główną drogą za rzekę, a potem kieruj się krzyżami. Zaraz. Krzyżami? Znalazła coś? Znalazła kryptę, o której mówił jej Manu. Naprawdę? To wspaniale. Cieszę się jej sukcesem. Powinienem był z nią iść, a do tego czuję się marnie z powodu tej kostki. Ale to jest przygoda, o której marzyła. Sugerowała też, że Sara mogłaby dołączyć do ekipy ratunkowej. O, świetny pomysł. Dopilnuję, żeby tak było. A co do Manu i jego opowieści, jeśli szukasz czegoś ukrytego, pogadaj z nim tak jak Isa. Zwykle siedzi otoczony świtą na terenie misji. Jeszcze raz dziękuję, że znalazłaś Izabelę. Nie wiem, co bym zrobił, gdyby... Dopilnuj, by bezpiecznie wróciła. No dobrze. Ale na co czekacie? Idźcie. Idźcie ją wynieść. No nic. Jak nie, to nie. Dobrze. To ja jeszcze zrobię szybki skok do naszego poprzedniego grobowca, w którym zostały do znalezienia dwie rzeczy i artefakt. A potem zrobimy szybki skok z powrotem tutaj i zakończymy sobie na dzisiaj odcinek. No więc, jak już dopłynęliśmy tutaj, to jedną znajdźkę mamy w tym miejscu. Proszę bardzo. I druga powinna być dosłownie rzut beretem. Więc spróbuję jeszcze przepłynąć tutaj pod wodą. Co może nie być takie proste przez wzgląd na te piranie i chyba trzeba by troszeczkę powietrza złapać. Właśnie, Lara już troszkę... O, super. I tam jest druga, której szukamy. Trzeba tak spłynąć nas po samym dnie, żeby nie zostać ewentualnie pożartym przez piranie. O, nawet są tu skrzynki dwie. Proszę bardzo. Czyli można by uznać tą lokalizację za zakończoną w tym momencie. Oj, zobaczcie, tu był jeszcze relikt do podniesienia. To tak na szybciutko. Prymitywna laleczka. Znowu? To jakaś prymitywna rzeźba postaci ludzkiej. To jest już trzecia. Czy o to chodzi? Czy to jest jakaś seria złapie wszystkie, czy co? Okej, już jestem i możemy się elegancko pożegnać. Tak więc dzięki za to, że graliśmy dzisiaj razem. Życzę Wam stosunkowo dobrego dnia. Trzymajcie się, cześć!